No dobra, czas sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Co ja ostatnio robiłem, co ja ostatnio zrobiłem, co ja ostatnio zdążyłem zrobić, czego nie zdążyłem zrobić? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Na pewno jestem w Valtus. Jestem niedaleko samej stolicy. Gdzie też mamy mapę. Tyle możliwości, tyle miejsc, które można się udać. Aż nie wiadomo, na co się zdecydować. To jest najgorsze chyba w tym wszystkim. Cześć, Sebastianie. Czy to jest NPC, czy to jest wróg? Patrząc po tym, że Małuk zgaduje, że będzie wrogiem. Tak samo jak ci koledzy tutaj. Najgorsze jest to, że chwilę już nie grałem w Elden Ringa, więc... Nie zdziwię się, jeżeli będę trochę wyjśnięty z prawy. I to rzeczywiście jest wróg. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Altos to jedna z ostatnich lokacji, gdzie jeszcze gra jest w miarę przyjazna i sympatyczna dla gracza. Na tyle, na ile można mówić tego typu rzeczy o Elden Ringu. Po Altus jest już zdecydowanie gorzej generalnie, więc to też trzeba mieć na uwadze. Au. Teraz jest to balisty. Nie dostaje strzałów kolanów. No patrząc po tym, co właśnie przed chwilą mi się stało, to zacząłbym się zastanawiać. Dobra, jedna balista z głowy. Wtedy myślałem, że to może tego. Że może zignoruję jego tarczę taki atak, ale tak dobrze to nie ma. I tutaj była druga balista, ale chłop z niej korzystał, ewidentnie stwierdził, że sobie pójdzie. O, well. A pozostałe chłopy poszły tam. Czy oni chcą się ze mną bić? Czy w ogóle chcecie ze mną walczyć? Chyba nie. Aż po tym, jak bardzo mało ambitnie do mnie podchodzili. Tutaj jeszcze wejdę na konie, bo kawałek podjazdu nas czeka. Popsa. Przeżył? Boże, pewnie jakiś 50 HP miał albo coś. Dobrze? Nice. Jeszcze jeden. Dobra. I jeszcze tego drugiego kolega. Jezu, te HP-ki mnie tak denerwują. To jest ten jeden punkt siły, którego brakuje. Czy tutaj coś było? Wydaje mi się, że nie. Jest misiek, ale wszyscy wiemy, jakie jest moje podejście do miśków. Jest też dwóch... tej sentineli. Z którymi absolutnie nie chce mi się użerać. Więc zrobię jedną, jedyną słuszną rzecz, którą mogę zrobić, więc po tej koleje. Planem na dzisiaj na pewno jest pozwiedzanie Altus w dużej mierze, bo ta lokacja jest ogromna i mam bardzo dużo rzeczy do zwiedzania. W pierwszej kolejności zgarnę sobie dwa Golden Seed plus mapę samej stolicy. Także jeżeli chodzi o Altus jako takie, to mamy już tutaj całą mapę. Zostało jeszcze ten rejon, gdzie jest Volcano Manor, ale do tego jeszcze dojdziemy. Usiądę sobie. Mogę lepszyć flaszkę? Nice, 12. A teraz jeszcze, żeby nie było, że jestem głupią wajzą, która boi się jakichś chłopów na koniach. Jadę im wpierdolić. To co najpierw chciałem sobie tego save'a ogarnąć. Znaczy save'a. Wszystko jedno schodzi. Sporo to zdaje nawet, jak tak patrzę. Przy okazji robiąc to, można w miarę możliwości... Au. Ulala, zostałem z konia zdjęty.
Ale to nic nie szkodzi. Bicie się z tymi sentinelami poza koniem też nie jest złe. Niestety ten follow-up nie zdaje jakoś specjalnie dużo. Realnie ci ci sentinele, którzy tu są, niespecjalnie się różnią od tych, których spotkaliśmy. Znaczy od tego, którego spotkaliśmy na początku. Więc nie ma co się jakoś specjalnie nim przejmować. Zwłaszcza, że musy powinniśmy kojarzyć. Pytanie... Jedyne pytanie, jakie pozostaje, to czy jesteśmy w stanie ogarnąć ten moveset względem tego, że mam teraz dużo cięższą broń i że jest ich dwóch. Ale tą część z tym, że było ich dwóch, to jak widać już sobie ogarnąłem. Niestety to na pewno nie działa tak dobrze jak na wielu innych przeciwników, bo nie staggeruje Sentinela. Potrzeba znacznie więcej ciosów na to. Ale z drugiej strony mają też w miarę mało HP, więc nawet jeżeli powiedzmy jeden taki cios... A kurde, chciałem stylowo. Nie udało się. No ale też moje mają na tyle mało HP, że jako tako bicie ich idzie znacznie szybciej. Dostałem przy okazji jedną bohatera i wielką tarczę LT. Także pozwolę sobie tutaj wrócić i zastanowić się, co mogę teraz zrobić ze swoim życiem. Tutaj coś jest. Wygląda to trochę jak kościół, a w kościele zazwyczaj są rzeczy do ulepszania flaszek. Nie pogardzę, to na pewno. Czy tutaj coś jest oprócz wilka? Jakiś item sobie leży, Holy Gris. Mech. Z góry przepraszam, jeżeli będę jakoś więcej kasował. Udałem się już z tym do lekarza, dostałem jako tako zalecenia, co z tym robić i powoli nad tym testuję, ale wstępnie moja kuracja ma zająć przynajmniej miesiąc. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. O. Pomniejszy kościół Etni. I Golden Odyssey. Niestety nie jest to nic do ulepszenia flaszek, ale też samo odblokowanie Site of Grace nie zaszkodzi. Ile ja właśnie potrzebuję dusz na poziom? Tyle, że mogę już wydać. Plus do siły? Wciąż mi daje bonus. I kto wie, może ten bonus idealnie teraz wystarczy, żebym mógł tego. Żebym mógł zabijać takich przeciwników jak tamten na hita, gdzie brakowało mi tych 5 obrażeń. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tutaj to mnie będzie denerwować nieustannie, coś czuję, bo to jest jaskinia, która jest na tyle nisko, że zdaje się, że nie ma do niej jakoś łatwego zejścia. I łatwego zejścia to w sumie tam nie ma, z tym się zgodzę. Nie podoba mi się to, co tu widzę. O mój Boże. Czy to jest to, co myślę, że to jest? God damn it. Ej, kolego. Okej, to był lekki overkill. Ja jestem w bardzo dobrym miejscu, może, nie? Zresztą jestem w bardzo dobrym miejscu. Zdążę? Nice. On pas nie w ziemię. Ja go nie trafię. Au. Zobaczmy sobie tego fizika łyknę. To nie bardzo dobry timing na to miałem. Zdążę? Nie. Znaczy trafiłem go falą, co zawsze jest czymś. On teraz wybuchnie. Przy tym wybuchu trzeba uważać pod nogi, żeby nie oberwać. Ej, nie zdążyłem dolnąć. Jeszcze raz? Nie, nie trafię. Jeszcze raz? Nie trafię.
pewnie nie dasz. Na Golden Seed, nice. Myślałem, że nie da, szczerze mówiąc. Co mamy ciekawego w skrzynce? W skrzynce mamy Giant Crusher. Ciekawe, czy ma jakiegoś własnego weaponalta fajnego. Giant Crusher. Endure. Zwiększa poise i zmniejsza przyjmowane obrażenia. Ej! Ech, buffy. Zawsze traktuję buffy jako takie... Ech. Jest to niby jakiś specjalny skill, ale... Ech, nic specjalnego. W sensie nic ciekawego, a może tak lepiej. Bo specjalnego, no to z definicji jest. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o samą stolicę... to stąd przyjeżdżaliśmy i musielibyśmy tu jechać. Posiadę sobie, żeby flaszki zgenerować. Pierwsze zajęcie, bo teraz mój ksiądz. Znaczy generalnie te pierwsze zajęcia nas tutaj bardzo często są takie bardzo organizacyjne na zasadzie takie wyjaśnienie wszystkiego co i jaki może, ale to bardzo może poruszył jakiś taki temat bardzo luźno. Prowadzący jednak zakładają, że studenci, którzy przychodzą, jeszcze mogą nie ogarniać jako tego, jak to wygląda, więc zazwyczaj starają się przynajmniej jakoś tam w to wejść. Aż to wiadomo, też zależy, tak, bo są tacy, którzy nie będą się pierdolić na intro i pierwsze co zrobią, to zaczną wykład. Dobra, gdzie była ta głupia jaskinia? Czy ona była z tej strony? Czy ona była z tej drugiej strony? W sumie jeżeli... O, boż! Nie, zastanawiam się, jeżeli ten robak tutaj wraca, czy ja będę w stanie go... O tak, zgarnąć. Nice! Udało się. Potem generalnie akurat ten atak na koniec jest bardzo fajny i wygodny. Bo można właśnie w ten sposób się pozbywać niewidzialnych przeciwników. To jeszcze czas. Oczywiście, że jaskinia jest dokładnie po drugiej stronie tego wąwozu, w którym jestem. W sumie nie wiem, czego innego się spodziewałem. Dobra, w takim razie wróćmy sobie. Bo chcę zejść do tej jaskini, która tam jest. Wracaj do BHP. Zajęcia w BHP, które muszą być na każdych studiach. I na które większość ludzi ma serdecznie wywalone. To jest... BHP to zazwyczaj razem z jakimiś tam prawami autorskimi to są przedmioty na zasadzie byleby je zaliczyć, mieć wpis jako tako. Nic więcej. Dobra, teraz pytanie. Które ze ścian tutaj są fałszywe? Bo część na pewno jest. Podejrzewam, że ta... Wykonanych technik BHP. Did I stutter? Nie no, żarty żartami, ale... Ten, to w takim razie podejrzewam, że to jednak może trochę zmienić. Bo mówię, ja tu mówię bardziej z perspektywy swojej, gdzie... No mieliśmy jakieś te zajęcia z BHP niby tak, ale także że powiedzieć, że jakoś specjalnie ludzi na nich uważali, starali się i w ogóle to byłoby bardzo duże nadużycie. Dobra, tu jest jakaś skrzynka i przeciwnicy, którzy tylko czekają. Na górze na szczęście nikogo nie ma, ale z jakiejś strony... czy ja tu mogę wrócić? Pewnie jakoś bardzo dookoła mogę. Na przykład tędy? Tak, tędy. Poczekaj mnie po prostu, co tutaj sobie leży. Złoty run 5.
Dziwnie to wygląda, jak się dostaje piątki w momencie, kiedy jesteśmy dość późno jednak w fazie gry. Gdzie piątki mogliśmy znaleźć też dużo wcześniej. Kolejna ściana. To jest jaskinia pełna jakichś takich właśnie niewidzialnych ścian, więc ja nie, jeżeli się zablokujemy, to jest bardzo duża szansa, że po prostu stoimy przed kolejną niewidzialną ścianą. Dobra, teraz tak, możemy spaść tu na pewno. Coś jest mi na plecach. Jeszcze jeden. Pani na staminę. Dobra. Szkoła policjalna, studia to generalnie nie jest to samo, zwłaszcza, że nawet nie wiem, czy to prawnie jest traktowane w ten sam sposób. Wydaje mi się, że po prostu ma się wtedy wciąż wykształcenie średnie, ale jakieś tam dodatkowe i że zwykła policjalna może nie być traktowana jako wyższa, ale tutaj już głowy nie dam, zwłaszcza, że nie interesowałem się tematem jakoś nigdy specjalnie, więc nie chcę też pleść kompletnie głupot. Co nie wykluczam, że właśnie robiłem zresztą. Czy tu się da jakoś przejść? Na przykład tędy. Bo póki co to nie wygląda, ale z drugiej strony... Ha! O Boże! Myślałem, że jestem wystarczająco daleko. Okej, okay, czyli tutaj będzie odzaja bo tych wybuchających kulek. Możemy zawsze sami je zejść. Znaczy, wydaje mi się, że to może też zależeć trochę. O, dawaj. Od tego, o jakiej szkole mówimy, że część szkół rzeczywiście może mieć uprawnienia do nadawania wyższego wykształcenia, ale tutaj to. Mówię też, nie chcę robić za autorytet. A niech zgadnę. Kolejna ściana. A! Wbuchające gówno schowane pod skrzynkami. Aż skurwysyństwo. A tutaj mamy bardzo bezpieczne schodzenie po korzenia, które nigdy się źle nie skończyło. Przysięgam. Smithing Stone 5. Czy ja mogę tutaj bezpiecznie spać? Tak, mogę bezpiecznie spać na pewno. I stąd powinienem móc spaść. Tutaj. Stąd powinien mu spać tutaj. Powinno być ok. Nie powinno być ok! Trochę fragmentów. Są inne noty już złote runy o znacznie rozsądniejszym poziomie jak na to, gdzie jesteśmy. A, i tutaj wydaje mi się, że będzie posidło. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Pytanie, dlaczego te wiadomości prowadzą do fałszywej ściany, która nie jest fałszywą ścianą? Kto by się spodziewał? Jestem kompletnie niezaskoczony. No bo jest tutaj Onyx Lord. Wydaje mi się, że mieliśmy już z tego typu kolegą styczność. Czy to w tej... w Akademii, czy w innych miejscach. Na szczęście, ze z tego, że nie ma pancerza, to bardzo, bardzo, bardzo łatwo stageruje. Więc używanie Ghost Assaultów jest tutaj trochę memem. Dostajemy wielki miecz władcy Onyxu i przejście do tutejszej wieży. No generalnie to jest też... Znaczy akurat jeżeli chodzi o szkolnictwo, to Polska ma o tyle fajnie, że szkolnictwo wyższe jest bezpłatne, tak? W sensie, jeżeli ktoś chce iść po prostu na państwową uczelnię, a nie prywatnie. I ten poziom na państwowych uczelniach też nie jest na tyle zły, żeby wymuszał powiedzmy chodzenie prywatnie, tak? Ja to zawsze porównuję do Ameryki, gdzie mamy sytuacje typu ludzie biorą kredyty, żeby móc iść na studia i potem przez pół życia spłacają kredyty na studia.
Holy fuck, ten motion blur. Mam nadzieję, że on na Steamie nie wygląda aż tak okropnie. Ale pewnie wygląda. Generalnie musiałem pogrzebać chwilę przy ustawieniach, bo jak odpaliłem Elden Ringa dzisiaj, to mi się odpalił na maksymalnych. Przy czym Elden Ring na maksymalnych podejrzewam, że nie działałby mi w optymalnej ilości FPS-ów na streamie, więc musiałem coś z tym zrobić. Lepiej tam nie chorować. Może skrzywiony ostatnimi doświadczeniami, powiem tak, lepiej ogólnie nie chorować. Wielka do Nerajkalda. Jej, jeżeli chcemy, to możemy założyć wielką runę Rikardę. Czy chcemy? Tego nie wiem. Nie wydaje mi się na chwilę obecną. Jeżeli bym chciał, to mogę. To jest najważniejsze. Wróćmy sobie do tamtego ogniska. Bo chyba będzie najszybciej. I spróbujmy podjechać do... w Tosana. Czy w sumie tu najpierw? Bo co tu było? Tu? Tam jest ten kościół. Tam jest. Tak, to jest ten kościół. Tak. Spokojnie. Co jest stanie, jeżeli po kim po prostu pojadę? Padają to jakieś płonące ślimaki. Które dość łatwo się składają, na szczęście. Wydaje mi się też, że jeżeli tutaj byśmy pojechali główną drogą, to czeka nas bardzo fajna i przyjazna niespodzianka, ale głowy nie dam. Jep. Siema. Tęskniłem, chuju. Teraz też nie można go olać, po prostu jadąc tą boczną ścieżką. Niestety jest on dość wytrzymały, zwłaszcza jak na zwykłego przeciwnika. Na szczęście nie zadaje aż tak dużo, to jest dużo pozytyw. Ja nie wydaje mi się, że mamy na tyle hapeków, że powinniśmy móc się tradować z nim. O, zmienił na tym Blade'a. Niedobrze. A, na spokojnie. Dobiję go? Nie, bo nie trafię. Ale teraz go dobiję. Z każdego Gadgulsa, którego pokonamy, dostajemy w jedno z broni z tych korzysta. W tym wypadku jest to wielki topór. Więc to nie jest tak, że jakoś się, powiedzmy, bardzo się nie opłaca i bić, albo bardzo się opłaca i bić. Czy my tu już byliśmy? Nie. To znaczy, że są tutaj kolejne dwa Golden Seedy. Nie ma co prawda tutaj Site of Grace. A możemy sobie pojechać w stronę tego. W stronę bramy do stolicy. Wyrżnąć paru chłopów pień. I uwaga, uwaga, niespodziewana sytuacja następuje. Otóż wraca do stolicy, są zamknięte i bynajmniej nie jesteśmy na tyle silni... Kontrolerze, nie odłączaj mi się. Proszę. I bynajmniej jesteśmy na tyle silni, żeby móc je otworzyć się własnoręcznie. Edo. Przysięgam, że pewnego dnia po prostu kupię kontroler, który nie ma odłączonego kabla. Nie obchodzi mnie, że się mnie boicie. Było mnie nie atakować. No także gdybyśmy chcieli wejść z tej strony, to niestety stolica jest dla nas kompletnie zamknięta i nie mamy absolutnie wstępu. Najwyraźniej nie jestem też na tyle kompetentny, żeby trafić te ptaki, które mi właśnie odleciały. Ktoś tu jest? A, Kroni. Pytanie, które mnie ciekawi, to czy z tej strony coś było? Jest olbrzym. Ale olbrzym to nie jest coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy, więc... po prostu sobie
Wrócimy tędy. Ucieknie, co? Yep. Miałem po cichu nadzieję, że może się uda. Ale nie to razem. No dobra. Czyli tak, tutaj mamy zamknięto. Sobie biorąc pod uwagę, że tutaj jest jakiś jeden wielki stawek, to się nie dziwię, że to jest zamknięte. Czy to dobrze, że czegoś pilnuję? Czy tak po prostu sobie siedzi i ogląda? Let's find out. Olbrzym. Po cichutku, nie zauważy. Przysięgam. Śpisz? Ale piękny stagier. Przez to byłem pewien, że mnie zrzuci w dół, ale byłbym słony, o Jezu. Byłbym żywo kopalnią soli. To wesele. Jedu. Przez to myślałem, że inwader mi się znikąd pojawił. I się spukłem. Bo taki czaj, co on tu robi? Hold up. Hold up. Tu mamy jakieś wielkie... kwieciste pola. Na których ewidentnie w tej chwili nic nie ma, poza padama żołnierzami. Nawet nie wiem, czy to są żołnierze, czy... Biorąc pod uwagę, jak bardzo się mnie boją i jak bardzo sami nic nie robią, to naprawdę powątpiewam, czy to są właściwie żołnierze. Co jest tutaj? Tutaj mamy pomnik żołnierzy poległych. Droga Ebena Leindel, upadły omen tworzy stosy poległych bohaterów, Elt jest niewstrząśnięte. Nie podoba mi się ten odgłos. Nie podoba mi się też to, że tupy wstają. Miałem aż właśnie chciałbym unikać stojących tupów, ale domyślam się, że nie jest takie proste i oczywiste. A, że teraz przy okazji będę in combat przez najbliższe 700 lat, to nie sprawdzę sobie na mapie, gdzie jestem i gdzie mogę się udać. Potencjalnie moglibyśmy ten spaść, ale stamtąd chyba dopiero co przyjechaliśmy. Więc na razie podziękuję. Wyrócę sobie grzecznie i kulturalnie. Tam jest jakiś olbrzym. Nawet nie jeden. I mam wrażenie, że... Nie, on nie strzela do nas. Chyba, że on w nas strzela. Zacząłbym się martwić. Co on strzela? Znaczy, po pierwsze nie podoba mi się sam fakt, że on strzela. Po drugie zastanawiam się, w co on może strzelać. A po trzecie pytanie, co jest tutaj na dole. W sumie to pytanie, czy w ogóle tutaj coś musi być. Jest jakaś nieco bardziej przerażająca muzyka, to na pewno, to na tego jak normalnie brzmi Leindel. Te wszystkie kraby, które tutaj są, trochę mnie niepokoją, bo zazwyczaj małe kraby implikują, że jest coś większego. Czy się działo coś? Nie, na razie sobie tylko jeżdżę, patrzę. Strzelają wielkie olbrzymy do... Właśnie nawet nie do końca do mnie, więc cholera wie, o co mi chodzi. Tu jest misiek.
Chciałbym, żeby miesiek mi nie istniał. Są dwa miśki. Czy miesiek może to zniszczyć? To mnie zastanawia. Miesio, zniszczysz to? Miesio, zniszczysz to? Nie. Nie, to nie. Mam tutaj za to jakiś ładnie wyglądający budynek, do którego mi się zdecydowanie chciał wejść. Niestety była to ostatnia rzecz, która zrobiła swoim życiu. Jezu. Człowiek się nawet napić nie może na spokojnie. Miejsce, do którego zjechaliśmy, to grob bohatera Aurizy. Groby są bardzo fajnymi i interaktywnymi miejscami. Spoiler, nie są. Więc jestem pewien, że będę się świetnie bawił. Spoiler, nie będę. Zresztą na sam fakt, że już mam tyle defa nastakowanego. Złoty epitaf? Czy to matko jewcze JoJo nawiązanie? Ulala. Oj. Jezu! Mój dev status? Nie, ja tu siadam. Mam wyjebane na to basyliczki. Dla osób nieobeznanych z tematem, grobowcy mają jeden bardzo fajny gimmick, który właśnie jest nam bardzo brutalnie przedstawiany. Mianowicie jeżdżę od tej rydwany. I się z takich rydwanów zadaje nam idiotycznie dużo obrażeń, więc jeżeli mogę mieć jakąkolwiek radę, to nie wbiegać mu pod koła, tak jak ja to właśnie robię. To miejsce, w którym stoimy, jest miejscem bezpiecznym, tak zwanym. Upejo. Jest to miejsce bezpieczne, skurwysynu. Stoję tutaj, żeby poczytać czat! Więc proszę mnie nie krzywdzić w tym czasie. UPIOWPPOCHZ? Szczerze mówiąc, boję się tej nazwy na tyle, że chyba nawet nie będę się brał za próbę jej rozszyfrowania. Nie zdążę, prawda? Nie ma chuja. Nie ma też chuja, żebym przez to przerolował. Wiem, że są rzeczy, które mogłyby przez to się w jakiś sposób przedaszować, ale ja obecnie nie jestem w posiadaniu takowej. Dobra, tutaj na dół nie chcę spadać, ale chcę tu. Okej, tu zdążę. Tutaj możemy sobie wejść na szczęście. Czemu ja właśnie wróciłem? Fuck! Me sideways. To nie było zaplanowane, uwierzcie mi. Okej, to jeszcze raz. Wybiegamy. Teoretycznie mógłbym tutaj spać na dół, ale nie wiem, czy się odradza. Znaczy, nie zdziwię się, jeżeli to jest to coś, co powinno się zrobić tutaj. Ale to by wymagało ode mnie używania IQ. Nie posiadam takich rzeczy jak IQ.
A tylko po prostu na Hamasa i tutaj przebiegnę. Tutaj z kolei zaraz się zacznie bardzo dobrym mem z unikaniem naprzemiennie w dwanu. Tutaj jest to solki. Tutaj chyba nic nie było. Podasz kwiatem. Radzę uważać, jak się tutaj wychodzi, bo ten rydwan, który jest po naszej prawej, o ten, ma tendencję do tego, żeby nas mimo wszystko trafiać. Co może nie być oczywiste. Dobra, tutaj chciałbym w ten sposób patrzeć, żeby widzieć, co mnie potencjalnie czeka. On sobie tutaj już zjedzie, on sobie tu zjedzie. Muszę jakoś tak w miarę mniej więcej tym mijać. I teraz coś z tym koleżem muszę zrobić. O Boże. Z tego co pamiętam, to tak, to ten trup, który tu jest, wyznacza miejsce, z którego trzeba spaść. To jest akurat całkiem wygodne za pierwszym razem. Chyba jak się zbierze ten przedmiot, to już nie ma się tego trupa do wyznaczania. Ej, dobra, teraz na spokojnie, nie robisz niczego głupiego. Powiem tak, każdy krok może prowadzić tutaj do naszej śmierci, jeżeli jest nieodważne. Biorąc pod uwagę, jak wąskie są tutaj, te przejścia. A, na spokojnie. Jeszcze parę kroków. Tu powinno być ok. I dobra, co my tu mamy poza bazyliszkiem? I twój. Nice, oba trafione. Bardzo się cieszę, że wyszło w ten sposób. A tu jeszcze jeden. Tego już nie trafiłem. No i dobra. Aha, co my tu mamy? Bazyliszki, aha. Jednego czy więcej? A, że jednego. I Dabina. Jak wejdziemy Dabiną na górę, będziemy mieli za to... Nie podoba mi się, że słyszę te dwany jeżdżące tuż obok mnie. Bardzo mnie to niepokoi. Skończyła mi się flaszka na redukcję obrażeń. Aha, czyli mogę sobie tutaj po prostu spaść. Tam są drzwi zamknięte. Więc wydaje mi się, że nawet... A nie, to nie jest dźwignia. Myślałem, że to jest dźwignia. Dobra, czyli jak tylko on się obróci i zacznie jechać, to muszę tutaj spaść i znowu tutaj spaść. O, o! Chyba żyje. Czyli tam był po prostu... Tam było po prostu coś do zebrania, a musimy iść gdzieś indziej. Jeżeli musimy iść gdzieś indziej... To gra mi mocno implikuje, że powinniśmy zejść tutaj w dół. Ale ja się bardzo boję tutaj schodzić w dół. Chyba, że o tak. To nie wygląda na upadek, który powinien mnie zabić. Abstrahując od tej części, w której spadłem bardzo niebezpiecznie. I abstrahując od tego, że tutaj kolega stoi i pewnie będzie tylko czekał, żeby nas strącić. Albo nie. No za to bardzo chętnie jego strącimy na dół. Gdybym tylko miał łucznika. Co by dał mi łucznik? Tutaj są rary. A, zmienię sobie flaszkę przy okazji. Skoro już i tak mi skiknąłem i zobaczyłem, że jej nie mam. Dobra.
Nie podoba mi się ten dźwięk. I gdzie ja jestem właściwie? To jest to flat, be ready to skate? To jest upsy clever. Czy jak on przejedzie, to płynie jest na górę, jeżeli dobrze rozumiem. Aha. I wonder where this one is going. Trzeba to walność, to na pewno. Tylko pytanie, co się z tym stanie w tej chwili? Widzę, że światło pojechało do góry. Ej, teraz muszę się stąd jakoś wydostać. Dobra, tylko teraz pytanie, co mi to światło właściwie dało? Wait for ahead, tak wiem. To był zły pomysł. Tutaj dążę. Nie, serio, to co chciałbym wiedzieć, to... Co mi właściwie dało to, co ja tam zrobiłem? Wiem, że przeniosłem światło wyżej, ale... Jaki to ma, powiedzmy... skutek względem tego, co... co mam tu osiągnąć? Czy tu jest coś pod spodem? Nie, tam jest dziura pod spodem. Więc o ile nie jedzie tam druga winda na dole, nie widzę, żeby jakaś jechała. To tutaj mamy... Czy to jest? No, attacking required, no attacking, dziękuję za dobrą radę. Cześć, Patku. Gaszę Elden Ringa pomocnie jak zawsze. Dobra. Wydaje mi się, że muszę coś z tym zrobić w takim razie. Tylko pytanie co? Zaufam tym, którzy powiedzieli, że attacking ahead. Na to nie wskoczę jako tako. Aha. Czy tam cokolwiek dało? Chyba nie. Attacking required. A, bo tak, walnę to jeszcze raz i spróbuję tu przejść. Chyba ja stąd przyszedłem ogólnie. Tak, ja stąd przyszedłem. Czy ja pewno stąd przyszedłem? Ja już się gubię w tej lokacji. Akurat grobowce są jednymi z najgorszych takich wyzwań logiczno-platformowych w tej grze. Właśnie nie wiem, czy ja tutaj mam spaść, czy nie, bo mam wrażenie, że jeżeli ja tu spadnę, to będę musiał potem bardzo dużo powtarzać, a mój Boże, bo niebezpieczne. I mam wrażenie, że coś jeszcze ważnego pominąłem. Greed! Dlatego zjadę sobie jeszcze raz to wino. Chyba, że... Bo to teraz prowadzi w tą stronę światło. Czyli potencjalnie coś z tej... To nie jest zniszczalne, prawda? Nie. Więc mógłbym zobaczyć, czy coś z tej prawej strony się zmieniło, ale ja będę raczej... za wysoko. Znaczy za nisko właśnie na to. Moje, zobaczę, czy czegoś tutaj jeszcze nie pomijam. Bo jak odbijałem w prawo... Tu jedzie... Au! Nie spodziewałem się, że on tak nagle się zatrzyma.
Czy to jest w ogóle jak teraz jeszcze? Przejść gdziekolwiek? Na Hama na pewno, ale tak to nie wydaje mi się. Przed tobą talizman. Znaczy wiem, że na pewno chodzi o robienie czegoś z tymi światłami jako tako. Tymi, które na tym posągu jeżdżą. Znaczy na posągu, na słupie bardziej. Tam na dół widziałem, że nic nie ma, więc nie będę próbował. Tutaj też nie widziałem, żeby dało się szybciej spaść, więc wydaje mi się, że muszę coś z tej strony kombinować. Tu nic nie było, ogień nie zionie w moją stronę. Boję się tutaj spadać, bo mam wrażenie, że jest na to za wcześnie po prostu. Attacking required ahead. No attacking ahead. Czemu się automatycznie aktywowało? Czy ja skacząc na to aktywowałem? Teraz przyjmijmy, że muszę tutaj spaść. A, tu łóżek jest, patrzaj go. A, one się zamienią miejscami. Okej, czyli efektywnie dało mi to całe kurwa nic. Albo nie, bo mogę otworzyć drzwi. Cześć, chyba zrobiłem to, co trzeba było. Au! Jeszcze uwierzę, że jestem pełnospytny. Holy fuck. Wszystko wykalkulowane. Kto mnie strzela? Kto mnie strzela i dlaczego to robi? Drogą. Mam silną nadzieję, że to nie jest to, co myślę, że tu jest, bo będę bardzo smutny i niepocieszony. Czy nie było czegoś, co mnie leczyło? Tak po prostu leczyło? Nie. No well. Zobaczmy, co mnie czeka w takim razie. Fuck! Jakby ten drugi Crucible Knight tak przez pół walki siedział i nic nie robił, to byłoby to całkiem w porządku. Ale domyślam się, że aż tak dobrze to nie będzie. To takie tutejsze Obolus i Baleron. Tylko w wersji dużo mniej przyjemnej. Co ty robisz?
Tam oni używają specjalnych ataków na pełny HP prawie. Nie podoba mi się to. Oj. To było złe położenie. Zostaw mnie, Crucible Knight. Chcę bić lodowisk na razie. Jak zajmę się lodowisk, to mogę się zająć drugim Crucible Knightem. Fajnie. Będę się bił z obydwoma naraz. Żartowałem. Ten miecz jest za wolny na tego typu walki. Oho, zaczyna się. Au. Dobra, muszę się schować na chwilę. Oho. Przestań używać swoich specjalnych ataków na pełny HP. Nie podoba mi się to. Dobra, to akurat wyszło ładnie. Bo Ludowic zaraz może dzięki temu padnie. O! Nice! Teraz już powinno pójść z górki. Tylko nie mogę zrobić niczego głupiego jak na przykład glidzenie. Pani króluje, nie powinien tego robić. To za to jak najbardziej powinienem robić. Tego za to nie powinienem robić. Nie! Jezu, mam flashbacki. Dobrze, tu debuffa nie dostaje. I know, right? W każdym razie dostajemy cały zestaw rycerzy tygla topora plus miecz Ludowic, który to jest po pierwsze Great Soldier, po drugie ma swojego własnego skilla, którego nie mogę niestety używać. I to jest chyba to, czego Ludowic używała, bo Ludowic to ona chyba, jeżeli dobrze pamiętam, czy jest to opisane w ogóle? Nie ma napisane. Ale wydaje mi się, że to była ona. Głowy nie dam. W każdym razie pierwszy z grubowców zaliczony. Ja takich grubowców jest w tej grze parę. I każdy gorszy od drugiego, uwierzcie mi. Dobra. Teraz tak, jeżeli jestem tu, to... W pobliżu powinien być safe point, jeżeli dobrze kojarzę. Znaczy w pobliżu, parę pięter wyżej, ale w pobliżu. Więc wystarczy, że wejdziemy wspomniane parę pięter wyżej i wszystko będzie... Monka Giga?! Runber?! Au. Nie, nie, tu nie ma. Nope, 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 nope. Nope. Ale fajnie, że można w górę skoczyć. Whoopsy! Huh! Żegnaj, Lumberze. Dobra, zajdę sobie spalnie, bo z nimi się nieprzyjemnie bije. Konno. Au, dostałem drugi ostrzał. Gdzie jest ten drugi, który we mnie strzela? Powtórzę się, gdzie jest ten drugi, który we mnie strzela? A, okej, już. Już widzę. Nie, nie widzę, to ten drugi. Za dużo drugich golemów. Zdążę, czy nie zdążę? Nie. Ale timing na dole miałem bardzo dobry akurat.
Dobra. Jeszcze jeden hit i mamy go. Moje, wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być Site of Grace. Mam nadzieję, że będzie, bo jak nie, to będzie mi przykro. Site of Grace, Site of Grace, Site of Grace. Widzicie gdzie Site of Grace? Bo ja niestety nie. A potrzebuję go i to pilnie. To jakiś trup leży, ale trupem się na razie nie będę przejmował, bo potrzebuję znaleźć Site of Grace, żeby po pierwsze wydać duszę, po drugie te. Po drugie stusy sobie uzupełnić. Ja sobie wydawało mi się, że jakieś tam było. Mógłbym teoretycznie iść od Lizy, to na pewno, ale nie jest to coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy. Mniejsze Earth-3. Czy mogę po prostu zgarnąć to, co tu leży? Dziękuję. A potem uciekam. Zgadnie mogę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Ale nie wydaje mi się. Nope. Okej, okay, to tylko coś tam się świeci. Już myślałem, że zaraz kolejny Earth-3 Speed się pojawi. Czy gdzie był? Wydawało mi się, że tutaj były jakieś grace bliżej. Bo tak to kojarzę, że w te strony jakiś powinien być. A to jest dość daleko. Tutaj jaka taka jest horda ślimaków? Kościastych ślimaków? Chciałem powiedzieć, że nie umarłych, ale jak patrzę na to, że to ślimaki, to aż głupio je tak nazywać. Przysięgam, gra usunęła wszystkie gejsy. Nie no, tam coś się świeci. Jest to w chuj daleko od miejsca, w którym chciałem być. I jestem pewien, że gdzieś pomiędzy musi być jeszcze jakiś gejs. Nie na sobie mówić, że nie ma żadnego. Najpierw skoczę do kupca, bo on ma jeden przedmiot, który chciałbym kupić. Mianowicie Sensi Torch. Będzie mi on potem potrzebny, dlatego kupuję go na zaś. No narków trochę mam, więc nie potrzebuję jeszcze. Kolejny plus do siły. Mówię, może tym razem uda mi się znaleźć tego kolejnego gejsa. Bo generalnie... Tak, chcę być tu. A po drodze mam od zajobu drogi i od zajobu nieumarłych. Coś tu jest bardzo mocno nie tak, tylko jeszcze nie wiem co. I mnie to będzie denerwować. Może jeżeli pojadę główną drogą, to będzie gdzieś bliżej. Tak, jestem naiwny. Proszę nie wytykać mi naiwności. Serio, że tutaj żadnego gejsa nie było? Teraz to wiem za jasne, żebym je widział, ale to inna sprawa. Zaraz sobie noc ustawię, żeby widzieć Grace'y. Wielkie szczały.
Nie no. Jakbym nie patrzył, to nie widzę. Może ślepy jestem. Prawdopodobnie jestem. Ale no nie, nie ma. Ech. No nie ma, to nie ma, nic nie poradzę. Trzeba będzie zajść to bardziej brutalną metodą. Otóż widzicie, jest tutaj taki fajny, duży, złoty Foggate. I wielki rycerz przed nim. Jest to, moi drodzy państwo, Drakonik tej Sentinel. Jeżeli myślicie, że nazwa Drakonik się wzięła znikąd, to niestety aż tak dobrze to nie ma. Au. Głównie wynika to z tego, że jego koń potrafi zionąć ogniem. Oraz ma jeszcze jedną cechę smoków z uniwersum Elden Ringa. Okej, jak tak dalej pójdzie, nie będzie nam się dane przekonać. Nie, dobra, aż tak optymistycznie to nie ma. Drugą cechą jest to, że może on przywoływać pioruny. Au. I przy okazji bije jak sam z progresem. Realnie to, kiedy piorun nas uderzy, dość łatwo widać po tym, kiedy on opuszcza tarczę. Oj, nie. Okej, to był lekki glif. A przez lekki mam na myśli... Au! Oj, tak, nie widziałem tego pioruna. Oj, au. Chyba weź. Dobra, weź to zawsze złota metoda na wygano. Anyway, nawet jeżeli przed nim nie było save pointa, to za nim już jak najbardziej jest. I w tym momencie, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy już tak naprawdę wejść do stolicy Lindel. Bo to stolica też jest naprawdę sporym miejscem, jeżeli chce się je w całości zwiedzać. Zjadłem sobie dwie runy. Nie potrzebowałem w ogóle jeść tych run. O, well. Nie pamiętam go na głos, ale... Nie było warto. Ha. Dobra, z rzeczy, które chciałbym zajść jeszcze w okolicach samej stolicy. W sensie w tym samym bezpośrednim otoczeniu stolicy. Na pewno mam jeszcze jednego bossa do pokonania, do którego właśnie planuję podjechać. Bo wydaje mi się, że on tutaj był. Czy on był tu? Nie, on tam był, jedno w drugą stronę. Miejsce, w którym jest ten boss, dość łatwo widać po kraterze, który jest zaznaczony. W sumie chyba będzie lepiej, jak tędy wyjadę, bo tak to mur nie może zablokować. Otóż wyjdzie, jest tutaj taki wielki fioletowy krater. Jest przeciwnik, z którym jeszcze przyszło nam się kiedyś mierzyć. Mianowicie Falling Star Beast. Ten sam, z którym się mierzyliśmy bodaj w tunelu Selii, jeżeli mnie pamięć nie myli. Au. Wow. A, co mu to zdaje?
Kwestionuję, że to mnie nie trafiło, tak by the way. Nie będę narzekał, ale kwestionować będę. Funny Stat Beasty są też fajnym źródłem materiałów do upgrade'ów, jeżeli oczywiście jesteś w stanie je pokonać, to nie jest oczywiste. Aczkolwiek, no my w tej chwili mamy broń, która jest nieco za silna jak na ten etap gry. I poziom też, bym powiedział. Więc teoretycznie przynajmniej Falling Star Beast nie powinien stanowić jakiegoś większego problemu. Co też sobie widać, jest stanem faktycznym. Ale materiał do upgrade'ów bardziej zbliżonych do tych, które powinniśmy dostawać w tym momencie. Oni we mnie czymś rzucają. Ja ich zostawiam. Chcę być miły. Nie chcę ich krzywdzić. A oni robią mi takie rzeczy. Czy to nie okrutne z ich strony? W każdym razie, jak już mówiłem, całą tą część, powiedzmy, w okolicy stolicy mamy w miarę pozwiedzaną, więc teraz spróbuję trochę bardziej poogarniać resztę całego płaskowyżu Altus. Na pewno widzę, że to jest drzewko, ale to drzewko już chyba skarniliśmy ostatnim razem, kiedy tu byliśmy. Mi się wydaje przynajmniej. Tutaj był Omen, jeżeli dobrze pamiętam, i to chyba nie jeden. Na razie chcę podjechać do tej dwójki nieszczęsnej, bo to wygląda jak kościół. Ale większość takich prostokątnych budynków na mapie to będą kościoły zazwyczaj. To czy mają w sobie akurat to, czego obecnie szukamy, czy nie, to już zupełnie inna sprawa. Tutaj jest Sacred Tear i jest Sanguine Noble. Ulala. Fajne jest to, że te ciężkie bronie staggerują nawet jeżeli kogoś nie trafimy bezpośrednio, tylko gdzieś tam obok, powiedzmy. Dodaje to takiego poczucia, powiedzmy, siły i ciężaru przy tego typu broniach właśnie. Moim zdaniem to naprawdę fajna rzecz. Tutaj widzę, że jest Spirit tylko. Czy jest powód, jaką miałbym chcieć być na dole? W sumie. Sprawdzić nie szkodzi. Bo to jest tu i to jest mniej więcej ta ścieżka, która by prowadziła do Everchaila. Poeksplodujmy! W końcu od tego jest Elden Ring, żeby eksplodować. Nie tylko, żeby jechać zawsze w jakieś znane miejsca. To jest jedna z tych gier, gdzie za pierwszym razem człowiek się czuje zupełnie inaczej niż za kolejnymi. O, tak mi jest na sodów. No i się skończyła zabawa. Czy oni są do siebie przykuci? Nie, to już myślałem. To byłoby tylko przerażające, gdyby przykuli jej małego chłopka do wielkiego trolla. Ale nie wiem, może to tylko ja. Reszta mnie nie zaprowadzi po prostu do początku lokacji mniej więcej. Może i to jest najgorsze. Bo tutaj chyba nic więcej nie będzie jako tako.
Na w prawo to są te ruiny, przy których już byliśmy, Ezzy Gazing Hill. Dobra, zróbmy tak. Zacznę sobie tutaj, spróbujmy odrobinę bardziej zwiedzić północną część płaskowyżu wtedy. Północną, czyli tutaj muszę na zachód odrobinę. Czy ja stąd spadnę i się nie zabiję? To jest ważne pytanie. Może być z tym różnie, ale tu powinno być bezpiecznie. Otóż to. Masa sztandarów. Widać mimo wszystko, że to jest jedno wielkie pobojowisko. W samych murach nic nie ma. A to mam wiataki. Wiataki zawsze dobra rzecz. Prawda? Jeżeli wasza odpowiedź było tak, to jesteście w błędzie. Nawet nie jestem pewien, czy teraz mogę powiedzieć, że tak w istocie jest. Aczkolwiek trochę to bardziej wynika z tego, że to co tam jest, jest skurwysyńskie, a nie że same wysaki są złe. W tej mierze zgadywałbym, że coś może być. Koleś. No i teraz to na hita pada, od razu lepiej. Ulala. Dobra, ja może zabić takie, które pan był przekazał. Nie podoba mi się odgłos piorunek, który jest... Tak! Jak idealnie można wpaść w atak? Ja się właśnie z czymś minąłem na daminie. Tak. Chyba. Nice. Powiedz skrzynko, co masz w środku. Moją niechybną śmierć, jeżeli dalej będę ich na roczniku. Wielki łuk, wielkie strzały. Jeżeli ktoś chce się bawić w łucznictwo. Akurat Elden Ring po tym zgadaniu jest o tyle fajny, że nie trzeba sobie raczej kupować strzał za jakieś runy, nie runy. Dzięki temu, że... Dzięki temu, że mamy możliwość kraftowania strzał. Czy to z kości, czy kidebo. Tu będzie za wysoko coś, czy nie? Jest tak się boję spadać, a jednocześnie widziałem tam złote drzewko. I chcę zobaczyć, czy jest w nim Golden Seed. Au. Dobrze. Jeżeli mam najpierw wytępić każdego, kto obsługuje katapulty, to to zrobię. Już uspokoiliście się? Tu jeszcze jeden kolega od obsługiwania katapulty. Ulala. Okej, to jeszcze raz. Tam jest złote drzewko, które chcę zobaczyć. Coś się przy niej świeci, więc coś tu będzie. Kolejny Golden Seed, których mamy w tej chwili 4. Jeszcze jeden i będę mógł lepszy się stosować. Do 13 ładunków. Już za chwilę w sumie.
Nie, Altos jest miejscem, w którym jest oddaje obu tych Golden Seedów. Przy samej stolicy przecież leżą pod miejscami. Jeszcze dawno osiągniemy w sumie limit ilości tych flaszek. Bo maksymalnie, nie pamiętam w tej chwili, czy 13 czy 14, jedno twojego. W każdym razie jest no taki sobie limit. Dobra, to minula wioska wiatraków. Bardzo fajna i przejazna wioska, wszyscy tutaj się dobrze bawią, weselą. Nie wierzycie? Patrzcie, jak fajnie tańczą, się śmieją. Nie będziemy przeszkadzać starym babciom, które tańczą i się cieszą, weselą, śmieją. A czemu miałbym? Jak się cieszą, to kto im będzie przeszkadzał? Tego to jednak nie chciałem mi przeszkodzić. Do takich nie mam nic, nawet szacunku. Do psów tym bardziej nie ma szacunku w Elden Ringu. Powiem szczerze, jak pierwszy raz przechodziłem Elden Ringa, to byłem pewien, że nie będę w stanie się przystosować do ciężkiej broni, a póki co nie jest aż tak źle, aczkolwiek domyślam się, że będzie gorzej. Słyszałem, że ktoś mnie goni i mi się to nie podoba. Fuck! Myślałem, że ten... Myślałem, że trafię więcej przeciwników. Ale nic. Czy koleżanki chcą mojej dupy? Oczywiście, że tak. Już nie chcą. Dobra. Teren oczyszczony. Można przejść do prawdziwego problemu tej lokacji, czyli goski na posla. Tęskniliście? Ja ani kurwa trochę. Nie, wcale nie widzę. Skąd taki pomysł? Au! Au! Mam mało HP. Zamiast, żeby teraz wykonać Jezusa. Mało. Czy ja mogę? Nie. Znaczy, trochę mogę, ale... Fajnie. Nie trafiam. On mnie memuje. Pomocy. Kolega mnie memuje. Koniec memów. Z goski na posla dostajemy jednego z pierwszych Queen Blade'ów, które są, powiedzmy, jakoś specjalne w tej grze. Ogólnie ta gra ma bardzo mało Queen Blade'ów. Jednego można dostać na początku gry, tak bardzo na początku gry. Przez na początku mam na myśli, on jest tutaj w tych ruinach. A potem, zależnie od tego, którą ścieżkę obierzemy, to ten goski na posla może być naprawdę dosłownie jednym z pierwszych sposobów, żeby cokolwiek takiego dostać. Ja nie żartuję w tym momencie. Dobra, wróćmy się tutaj. Żeby nie psuć festynu. I chcę teraz pojechać sobie o tu. Tylko teraz, którędy to będzie? Wydaje mi się, że tędy. Nie tędy. Ale tutaj z kolei mam wrażenie, że jest złote drzewko. I będzie mnie to denerwować, jeżeli tego nie sprawdzę.
Potwierdzam, jest złote drzewko. I nie mieszkam z niego skorzystać. A jest, spójrzcie, kolejny golden seed. To oznacza kolejnego flaska. Coś mnie goni, czy już przestało mnie gonić? Już przestało mnie gonić. To skoro już tu jestem, to zerknę jeszcze ten tunel. On jest na południe w tę stronę. A jak już tu jestem, to przy okazji tego drzewka obskoczę. Wiecie, na zasadzie jestem w okolicy, więc wypadałoby. W przeciwieństwie do innych drzew, tutaj nie mamy LT Avatara. Mam natomiast robaczą twarz. Kolega bardzo lubi nakładać status def w swojej okolicy. Więc radzę mieć to na uwadze. Zwłaszcza, że widzicie, że robi to dość szybko. A instakilowanie to nie... O Boże! Holy fuck! Au. Ja może odejdę na chwilę. Czy ja w ogóle mam cokolwiek, co redukuje dev build-up? Madness, tak. Holy fuck. Nie ukrywam, że praktycznie każdy z buildów, który do tej pory robiłem, posiadał jakąś możliwość walki na dystans, więc zazwyczaj tak się z nim użerałem, więc nie spodziewałem się, że on może aż tak szybko def nakładać. Holy fuck. To było niebezpiecznie bliskie. Dostałem przy okazji dwa kolejne Crystal Teary. Narzekać na to zdecydowanie nie będę. Aczkolwiek i tak w większości wypadków korzystam z tego, co mam. To jest takie, że wiecie, możliwości są fajne, ale pod mój styl akurat bardziej dostosowany jest bąbelek pod leczenie. Więc to nie jest tak, że reszta jest zła, to po prostu bardziej kwestia stylu, niż cokolwiek innego. Zobaczmy, czy będzie to wejście, czy nie będzie to wejście. Jest wejście. Jeżeli dobrze pamiętam, to to jest tunel, w którym tak powiedzmy normalnie zdobywa się sensowne upgrade'y na swój tier, znaczy na tier, na swój poziom, który powinno się mieć będąc Valtus. Czyli nie plus 9, tak jak ja teraz biegam. Tunel Altus. Ja myślę, że nie powinien tutaj umrzeć, więc... Dodam sobie flaszkę. I raz jeszcze będę mógł lepszyć 5, a potem to już będzie koniec. Coś mi na pewno siedzi, prawda? Nie, to jak nic akiluje. Przyzwyczajenie jest tak Soulsów, żeby sprzedać najmiki, których w tej grze nie ma. Wiecie, to jest taki odruch po prostu. A tam kolega jest. Już go nie ma.
Parę kryształków do kraftowania. Tutaj po tej gałęzi teoretycznie można wejść, ale... Znaczy bardziej po korzeniu. Ale donikąd to nie prowadzi, więc raczej sensu to wielkiego nie ma. Ulala. Czemu mam wrażenie, że moja interwencja z każdym dniem coraz gorzej? No nie może być aż tak źle, prawda? Prawda? Nie podoba mi się za to, ile oni we mnie strzelają. Dobrze, już idę! Holy fuck! Tylko proszę, przestańcie. No nic nie ma. A! Tak właśnie zastanawiałem, czy to... Ja jakoś dziwnie siebie słyszę, że coś mnie goniło. W tym przypadku ta druga opcja. Co tutaj jest? Poza stawką Diggera. Oho, już słyszę, co tu jest. Nie powiem, że był z tego jakiś specjalny content. A nie, wiesz co, ja tutaj po prostu spadnę. Dobra, i gdzie ja w takim razie stąd mogę pójść? Że to, że mogę tylko na tą gałąź skoczyć? Nigdzie indziej? O, dobrze. O Boże. Au, 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 au. Dobra, this is fine, this is fine. Ale zaraz plus jeden. Jeżeli dobrze pamiętam, on działa podobnie jak ten talizman, który nosimy. Greyjar Arsenal, tylko że z mniejszą efektywnością. Więc raczej nie ma sensu, żebyśmy go zamieniali. Uroki tego, że Kaelid było przewidziane na jakąś inną część gry niż ta, w której jesteśmy. I też trochę uroki open worldów, także możemy sobie robić wszystko w dowolnej kolejności. Biorąc pod uwagę, że są zamknięte drzwi i w środku jest złoto, to podejrzewam, że tutaj będzie bosidło. Co jest? O Boże, krystalianie. Mój Boże, czemu? Nie znoszę krystalian. Na szczęście tylko dwóch. Ile czasu może zająć się stagerowanie tego skurwysyna? Okej, już. Powiem więcej. On już nie żyje. Ej, łap! Ej, łap! Nice. Okej, czyli Geo już praktycznie nie wygrana. Holy fuck, ale oni otrzymują obrażenia. Kolejny bell bearing. A i dobra, jako że chcę się dostać tutaj, a muszę górą, to wrócę tutaj jeszcze raz. Na pewno będzie szybciej niż jazda sporo tę całą drogę. A, sporo dusz, to sobie wydam. Dobiję do 60 sił, a potem się zacznę dostanie co dalej. Dobra, to teraz tak na poważnie. Chcę jechać na wschód. Czekaj, na wschód? Południowy wschód. I pierwszą w prawo? Tak, pierwszą w prawo. Taką dużą ścieżką. Oh no. Czyli chyba tędy, jeżeli dobrze myślę. Bo to wygląda jak taka bardziej utarta ścieżka. Mam rację? Tak, doskonale.
Jakieś no inne będą z tego co widzę, ale... To są jedne z tych nielicznych, których dosłownie nic nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że one nawet chyba nie są nazwane przez to. Możemy sobie chłopa zadźwiać, ale to tyle. Jezu, aż ta animacja jest długa. Przez ten cały czas nie mogłem zebrać przedmiotu. Ach. Bardzo intensywnie pionowy nawalają. I żeby nie było, nie jest to bynajmniej tylko efekt taki dla widoku. On ma też swoje stosowanie w grze. Dobra. To też nie mogę pojechać tutaj, ale to mi chyba wiele nie da, jeżeli tu pojadę, więc trzymajmy się bardziej tej ścieżki. Tej właściwej głównej ścieżki. Ej, spójrzcie, wygląda znajomo. Mam nadzieję. Zupełnie jakbyśmy byli dzisiaj w podobnym miejscu, co nie? I wonder where this one is going, eh? Na wstępie czeka nas zabójca czarnego noża. Ja go mogę. Nie, on niestety ucieknie. O nie, on myśli. Najgorzej. Leżeć. Tak. Jedna szybki na to. Nie ma staminy. O, może do tej magii śmieci. Nie powiem, żeby stanowił jakieś szczególne wyzwanie. W przeciwieństwie do miejsca, do którego właśnie idziemy. O, oznaczyłem praktycznie siadek przycisku. Tak na ślepo. Hop, 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 hop. Witamy w kolejnym grobowcu. Tym razem jest to grobowiec uświęconego portera. A tutaj nie będę miał tych stone swordów. I jeżeli pamięć mnie nie myli, to gimmickiem tej lokacji będą światła. Ulala. Teraz się przekonamy, czy się mylę, czy nie. Chyba się nie mylę i to jest najgorsze. Nie. Tak. A, gimmickiem są światła. Ja nie przeciwnicy, których tu spotkałem, będą tacy... wycienieni, że tak tujmy. W sensie będą w takiej cienistej formie i przez to będą niepodatni na wszystko, co będziemy im robić. A jednocześnie oni nas będą mogli bić. Natomiast jeżeli sprowadzimy ich w ten świetlisty okrąg, który tutaj się znajduje, to na chwilę się zestagerują i przybiorą swoją normalną formę. I większość tej lokacji będzie sprowadzała się do tego, że po prostu musimy ten sprowadzać przeciwników do światła. Stawcie memy o tym, że trzeba wypełnić czyjeś mroczne dusze światłem. A propos światła, dajcie mi światło. A czy tutaj któraś ściana jest fałszywa? Chyba nie.
Wydaje mi się, żeby się zniszczyła, jak to by była. Więc przyjmę, że nie. A, czy tu coś jest? Jest jeden trup. I jest zabawnie. Spadamy sobie na dół. Przeciwnicy będą na nas powoli przychodzić. Na szczęście co bardzo nie może ich chodzą w ten świetlisty okrąg. Pomyślcie sobie, co było, jakby nas tylko rzucali nożami spoza niego. To by było okropne. Na szczęście ta gra nie jest aż tak okrutna. Tutaj na pewno widzę, że można... Tak. Że można sobie wejść na górę. Nie omieszkam skorzystać z tej możliwości. Możesz ty. Łapać mnie będziesz? Nie wydaje mi się. Oj, nas zaskoczenie nie potrafią. Czemu ja spadłem? Nie chciałem spadać. Czy to mi w ogóle cokolwiek dało, czy... Możliwość powrotu teoretycznie, jeżeli byśmy chcieli. Nie jest to coś, na czym mi specjalnie zależy. Po prostu no, potencjalnie moglibyśmy tutaj gdzieś nie mieli tą sordę, hehe. Jednego ewidentnie mam. Dwóch najwyraźniej nie miałem. Dragon Conquest Shield tutaj mam plus jeden. A nie. Pokaż mnie proszę. O. Ej. Zwiększa o jakieś 3%. To całkiem sporo. Ale dobra, teraz chyba musimy już rzeczywiście wrócić na dół. Czy gdzieś jeszcze gilotynku będzie można coś osiągnąć? Przede wszystkim bardzo zauważyć na miejsca, w które one spadają. Bo... Nie wiem, czy wspominałem, ale one zadają niezwykle dużo obrażeń. A, fuck. Czy to mnie spada? Najwyraźniej nie. Wesić biarki. Ale tutaj muszę uważać. Odoluj. Dobra. Tu na górę nie ma gdzie iść za bardzo. Wydaje mi się, że tamte drzwi są w tej chwili zamknięte. Tak to tak, w sensie nie do otworzenia. Teraz spadniemy sobie tutaj. Wychodzi skurwysyn Revenant. A wasz. Zaczyna się. Ależ ja kurwa nienawidzę Revenantów. Powiedział każdy gracz w tej grze. Jeżeli jest rzecz, która jest jebana w Elden Ringu, to są to Revenanty. I będę się tego uparcie trzymał. W każdym razie dotarliśmy na górę i mamy tutaj kolegę z toporem. To jest w swojej cieńskiej formie. Więc wiele mu nie zrobimy, a z drugiej strony nie widzieliśmy też za bardzo sposobu, żeby to naprawić. Spadamy na dół.
Na szczęście on nas goni. I wracamy pewnie do samego początku, tam gdzie spadliśmy w tej zapadni. I licząc na to, że kolega do nas przyjdzie. Siema! I przy okazji otworzyło to nam przejście dalej. Ten komunikat, który bardzo szybko wspominałem, to był właśnie komunikat od... Tak! O tym, że otworzyły się gdzieś drzwi. Teraz do końca tej części korytarza nie ma już. Gilotyn. Tu jest jedna. Tu jest druga. Tu jest trzecia. No i dobra, drzwi otwarte, możemy schodzić na dół. Boję się tego, co tutaj może być bossem. Mam nadzieję, że nic strasznego. Zwłaszcza, że nie mam FP-ków. A ponad jednak dość często się przydaje. Ale zrobię tak. Co było tu bossem? Starze, ten pan tutaj zamorł. Mieliśmy okazję z nim walczyć już w tym, w jednym z Evergeli. Jak widać, stanowi bardzo trudne wyzwanie. I w zamian dostajemy popioły starożytnego smoczego rycerza Krzysztofa. Mam nadzieję, że w polskiej wersji on jest jako Krzysztof, bo inaczej się zbuntuje. Ja domyślam się, że nie jest bardziej śmieszkowy w tej chwili, ale... dobra, i skoro już tu jesteśmy, to możemy też chyba o to zahaczyć. Jak tylko wyjdę stąd. Dwójeczka. Dwójeczka jest w miarę niedaleko. To będzie ten kościół tutaj. Coin Sacred Tear. A jest to skrzynka jakaś. Dragon Ball Blessing. Jeżeli dobrze pamiętam, to wzmacniony broń piorunami, ale mogę się tutaj mylić. Więc głowę sobie za to na pewno uciąć nie dam. Dobra. Zastanę się, co jest jeszcze z ważnych rzeczy w Altus. To było zaraz wygrasz na easy. W sumie biorąc pod uwagę, jaką ma broń, to trochę grałem na easy. Nie mogę zaprzeczyć. W sensie chodzi mi bardziej o to, że jest na plus 9 w tym momencie, a nie o cokolwiek innego. Próbuję sobie przypomnieć jedną rzecz, bo tutaj teoretycznie powinienem być inwajtowany, jeżeli robimy progres w jednym z questów. A że nie byłem, to znaczy, że nie zrobiłem wystarczająco dużo progresu tak zwanego. I zastanawiam się, jak mogę to najszybciej naprawić. Na pewno jedną z metod jest zobaczenie, czy tutaj znak będzie leżał. Otóż leży. Możemy pomóc Jurze, który kiedyś nam pomógł w kanionie, jak zostaliśmy zinwajdowani przez NPC. Tak, wszyscy wiemy, wypadałoby wdzięczać się potrzebującym.
Musimy pokonać Raven Mount Assassina, zanim ona pobije Jurę. Teoretycznie istnieje możliwość, że Jura by tutaj umarł. Tak, żeby nie było wątpliwości. Ale ja takimi możliwości mu nie dam. Przy okazji za to, że to teoretycznie jest invade jako tako, to dostajemy ten... Dostajemy runarka. Bo teoretycznie w PvP można dostawać runarki za pomoc. Spoko. Here's a token of thanks. Please, take it. Dostajemy Smithing Stone 5. Dziwny ten hełm. Czy tam kapelusz? Jestem pewien, że na pewno na nią nie napotkamy. A skoro tak o niej mówi. To będzie cały dialog. To teraz pytanie, czy to, co zabiłem, wystarcza. Mam nadzieję. Jak nie, to pogrzebię sobie jakoś później, bo też przyznam się szczerze bez bicia i w ogóle, że nie do końca pamiętam, jak każdy z sidequestów idzie. A głupio by mi było teraz też googlować na PC w ogóle. Jeszcze raz tutaj na południe. Analiza Eleonore jest jeden przedmiot, który jest bardzo przydatny, żeby nie wężeć, że konieczny do jednej z walk z bossem, więc... A, czy to? Zastanawiam się w sumie jeszcze, czy to na pewno ten kościół wtedy. Bo jak nie ten kościół, to może być jeszcze ten kościół i to może być tamten kościół w sumie. Tutaj się nie da bezpiecznie stać, prawda? Nope. To jeszcze szybko sobie zrobię tak w takim razie. Jeżeli tu jej nie będzie, to mówię, nie będę już jej jakoś specjalnie dalej szukał, bo... Wiem, że ona jest w jednym z tych dwóch miejsc i to jest takie pewne, a nie, że no, wydaje mi się, tak może być. Więc jeżeli by jej tutaj nie było, znaczy, że coś z questem jeszcze nie jest wystarczająco mocno sprogresowane. A, któż to? Jezu. Najgorsze jest to, że jak NPC rozmawia, to nie można wtedy bić jako tako, więc musiałem pominąć dialog, żeby nie umrzeć. Jura umarł, został zabity przez Eleonorę, która przyszła nam pierdolić. Twoja droga do Eleonory jest bardzo fajna. Nie ma leczenia się. Estusy to sobie stać w dupę. To już tak delikatnie wydarza. Purifying Crystal Tear. I Eleonora Spellblade, czyli kolejny Spring Blade'ów, który jest do zdobycia. Ogólnie Altus ma bardzo dużo Spring Blade'ów, teraz jak o tym myślę.
Większość Twin Blade'ów w tej grze jest to zdobycie Baltus tak naprawdę. No i dobra, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą część Altus, to będę miał już wszystko. Tutaj na pewno będzie jeszcze miejsce, które będę chciał odwiedzić. I będę chciał jeszcze zobaczyć Mount Gelmir, ile rzeczy jest do zgarnięcia, biorąc pod uwagę... Teoretycznie nic tam nie muszę robić, bo pobiję Rykarda. Ale jako tako, że lubię zwiedzać, to pewnie się tam jeszcze przejdziemy. Wydaje mi się, że tyle, ile dzisiaj zrobiliśmy, to będzie tak w sam raz idealnie i w ogóle. Tylko jeszcze sobie poziom zrobię. Odrobinę za dużo runu, ale zrobię. Przejściąc siły, ale ładnie. No i dobra, na dziś to było wtedy na tyle. Jeżeli mi się plany nie zmienią, mam nadzieję, że się nie zmienią, to już normalnie w środę powinno być SMT i teraz w miarę już regularnie powinny być streamy. Jeżeli coś się zmieni, to postaram się dać znać możliwie. Ale moje, wydaje mi się, że wszystko powinno być już jak najbardziej regularnie. Ale dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.